chciałbym Państwa zapewnić, że szczelińska woda jest wodą bardzo dobrą. Żeby odpowiedzieć, czy ta woda jest dobra, trzeba odpowiedzieć na dwa pytania. Czy odpowiada naszym przepisom i czy jest smaczna? Przepisy obowiązujące w Polsce są bardziej rygorystyczne niż przepisy unijne, więc śmiało mogę Państwu odpowiedzieć, że nasza woda, spełniając polskie przepisy, jest wodą lepszą niż jest woda wymagana przez przepisy unijne. Kanalizacja strzelińska, jeśli tak możemy mówić o całym systemie rur, które są zbudowane i umieszczone pod ziemią po to, żeby odprowadzać ścieki z naszych domów, to system na terenie Strzelina około 40 km rur. Proszę Państwa, za moimi plecami widać szafę sterowniczą. Przykład bardzo nowoczesnej technologii, jednej z najnowszych w tej chwili dostępnych na rynku technologii, które zarządzają, sterują i nadzorują procesy technologiczne. Jesteśmy na kolejnym obiekcie. Jest to tym razem wodociąg w Karszowie. Przykład tego, w jaki sposób u nas na terenie gminy, prowadząc inwestycje, zbliżamy się do Europy. Jeśli chodzi o awarie kanalizacji, to są różne grupy tych awarii i faktycznie one w różny sposób mogą ważyć na tym, co się dzieje i co nam faktycznie grozi. Jedną z takich najtrudniejszych awarii do usunięcia jest wtedy, kiedy załamie się kanalizacja, ona staje się niedrożna. Zbiornik, który znajduje się za moimi plecami, jest to reaktor biologiczny. Reaktor, w którym zachodzą reakcje przede wszystkim biologiczne związane z oczyszczaniem tych ścieków. Składa się on z kilku komór, przez które przepływa ta brzydka, cuchnąca, czarna ciecz. Strzelińskie Centrum Handlowe jest największą placówką handlową w Strzelinie. Oferujemy swoim klientom towar w przestrzennych, wygodnych sklepach i salonach. Wokół centrum został wybudowany parking samochodowy dla dużej ilości aut. Wjazd na teren centrum jest bezpłatny, co jest bardzo dobrym udogodnieniem dla odwiedzających. Miła i przyjazna atmosfera, a także fachowa obsługa zapewnia komfort dokonywania zakupów zapożyczony z wrocławskich centrów handlowych. W jednym miejscu można zrobić wszelkie zakupy, nie tracąc czasu i pieniędzy. Wrocławska jakość zakupów w naszym mieście. Centrum Handlowe Strzelin, ulica Dzierżoniowska 16. Świąt białych, pachnących choinką, skrzypiących śniegiem, spędzonych w ciepłej, rodzinnej atmosferze, pełnych niespodziewanych prezentów. Świąt dających radość i odpoczynek oraz nadzieję na nowy rok, żeby był jeszcze lepszy niż ten, co właśnie był. Aby święta Bożego Narodzenia były bliskością i spokojem, a nowy rok dobrym czasem. Życzy firma Sandwich. Być zawsze piękną, nieodgadnioną, intrygującą i zmysłową. W naszym sklepie pomożemy Ci to spełnić. Oferujemy biżuterię dla kobiet o charakterach i nastrojach zmiennych i barwnych, lubiących i poszukujących ciągle nowych, estetycznych doznań. Oferta obejmuje bardzo bogaty wybór naszyjników, kompletów, wyszukanych kolczyków, bransolet, duży wybór torebek i różnorodnych pasków. Nasza biżuteria jest niezbędnym dodatkiem do kobiecej garderoby. Przyjdź i przekonaj się sama. Miły drobiazg, wyjątkowe dodatki dla wyjątkowej kobiety. Nowo otwarte Strzelińskie Centrum Handlowe zaprasza. W
W centrum znajduje się również znany wszystkim strzelinianom sklep mięsny sieci Maldi, który słynie z dobrych produktów mięsnych, konkurencyjnych cen i miłej obsługi. Na miejscu znajduje się również jeden ze sklepów ogólnopolskiej sieci supermarketów spożywczych Biedronka, w której znajdują się produkty spożywcze używane przez wszystkich mieszkańców naszego miasta. Głodnych zapraszamy do baru Fantazja, w którym można zjeść klasyczne, jak i oryginalne naleśniki, znane już ze swojego smaku w całym mieście. Potrzebne są kasy fiskalne, komputery, artykuły biurowe, szkolne, elektronika i ksero. Wszystko w zasięgu ręki. Fiskom, szeroki wybór asortymentu oraz profesjonalna i miła obsługa. Niepowtarzalna biżuteria srebrna i stylizowana, broszki, naszyjniki, spinki, torebki, zegarki oraz perfumy i wiele innych dodatków o orientalnych wzorach, doskonałych na prezent czy subtelny upominek, poleca Miły Drobiazg. W jednym miejscu można zrobić zakupy, nie tracąc czasu i pieniędzy. Najwyższa jakość zakupów w naszym mieście. Centrum Handlowe. Strzelin, ulica Dzierżoniowska 16. Szukają wesele, egzamin, matura, po garnitur przyjdź do Artura. Sklep Artur oferuje modne, dobrej jakości ubrania dla dojrzałych mężczyzn oraz młodzieży za rozsądną cenę. W naszej ofercie posiadamy garnitury, marynarki, spodnie, swetry, pulowery, kurtki, a także szeroką gamę koszul całodziennych, weekendowych, sportowych i wizytowych w zróżnicowanych kolorach i wzorach. Ponadto znajdziesz u nas szeroki wybór krawatów, portfeli, spinek do mankietów. Staramy się zapewnić mężczyznom możliwość zrobienia kompleksowych zakupów, od konfekcji ciężkiej jak płaszcze czy kurtki, poprzez garnitury, marynarki, aż do bielizny. Szeroki asortyment, wiele ciekawych wzorów sprawia, że nasi klienci mogą dobrać ubrania do swojej osobowości i poczucia charyzmatycznej młodości. Zapraszamy do naszego salonu. Nowo otwarte Strzelińskie Centrum Handlowe zaprasza. Wysokiej klasy wygodne obuwie dla całej rodziny, wzorowane na najnowszych trendach mody oraz szeroka gama produktów do ich pielęgnacji czekają w salonie obuwniczym Centrum. Bogatą ofertę, w tym najlepsze dzienniki, czasopisma, poradniki i pisma specjalistyczne, zakup kart telefonicznych oraz możliwość zagrania w lotto, poleca Państwu salon prasowy Ruch. Piękna, wygodna bielizna damska, klasyczna i sportowa męska oraz taka, którą uwielbiają dzieci, czeka w sklepie z bielizną w Strzelińskim Centrum Handlowym. U nas znajduje się także profesjonalna kwiaciarnia, oferująca bukiety, wiązanki ślubne, okolicznościowe, kosze i fantazyjne aranżacje oraz artykuły dekoracyjne. Kwiaty natury z myślą o Tobie. W naszym centrum handlowym znajduje się także sklep dziecięcy Kubus, oferujący odzież dziecięcą, akcesoria, kosmetyki i zabawki edukacyjne dla najmłodszych. Posiadamy również łóżeczka, krzesełka, pościel oraz żywność dla dzieci firm Bobowita i Gerber. By zakupy stały się prostsze i przyjemniejsze, centrum handlowe Strzelin, ulica Dzierżoniowska 16. Kasia, słuchaj, odkryłam fantastyczny sklep. Nazywa się For You. Totalna rewelka. Mówi ci, jakie odjazdowe spodnie. Sweterki w różnych wzorach, niespotykane nigdzie indziej kurtki i bluzy. I jeszcze te bluzeczki i koszulki. No i ekstra bielizna. Musimy tam razem pójść. Słucham? Nie we Wrocławiu. W Strzelinie, obok salonu Okien Molińskich. To co, idziemy? Wiedziałam, że dasz się namówić. Witam Państwa i zapraszam na 65. wydanie informacji Telewizji Strzelin. W drugiej turze wyborów kandydatów ubiegających się o fotel burmistrza wygrał pan Jerzy Matusiak, pokonując panią Ewę Mańkowską przewagą 1535 głosów. Tym samym rozpoczął swoją trzecią kadencję na stanowisku burmistrza Urzędu Miasta i Gminy Strzelin. Dnia 23 listopada o godzinie 17 w sali obrad Starostwa Powiatowego odbyła się pierwsza sesja trzeciej kadencji Rady Starostwa. Na wywiad ze starostą zapraszamy w dalszej części programu w rozmowie tygodnia. Podczas pierwszej sesji Rady Starostwa odbyło się uroczyste ślubowanie oraz wręczenie zaświadczeń mówiących o powołaniu na stanowiska radnych. Następnie drogą tajnego głosowania przy nadzorze komisji skrutacyjnej radni dokonali wyboru przewodniczącego Rady Powiatu Strzelińskiego. Na to stanowisko został mianowany Jerzy Krochmalny. Wysoka Rado, Szanowni
Jego zastępcami zostali pan Zdzisław Rykała oraz pan Marek Warcholiński. Na stanowisko starosty powiatu strzelińskiego wybrano Norberta Ramę. Natomiast wicestarostą został Jan Andryszczak. Podczas pierwszej pracowitej sesji radni powołali także zarząd powiatu strzelińskiego, w skład którego wchodzą Jadwiga Szmigielska, Grzegorz Kajca i Krzysztof Kurowski. We wtorek, 28 listopada o godzinie 10, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Strzelinie odbyło się kolejne spotkanie z osobami zainteresowanymi pracą w nowo powstałej fabryce LG w Biskupicach Podgórnych. Spotkanie poprowadzili konsultanci firmy KOTECH Polat, którzy w imieniu LG przeprowadzają rekrutację pracowników. Jak dowiedziała się nasza redakcja, pani Ewa Mańkowska może zrezygnować z funkcji radnej do Sejmiku Wojewódzkiego na rzecz stanowiska prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Pani Ewa Mańkowska potwierdziła, że nie może pełnić funkcji jednostki podległej Sejmikowi Wojewódzkiemu i jednocześnie być radną. Na podjęcie decyzji ma 3 miesiące. Niemniej jednak złożyła ślubowanie i jest radną Sejmiku Wojewódzkiego. Czy Strzelin zostanie pozbawiony reprezentanta do Sejmiku Wojewódzkiego, okaże się za kilka tygodni. Jak informowaliśmy wcześniej, pan Wojciech Bochnak, który również został wybrany do Sejmiku Wojewódzkiego, nie będzie zasiadał w Radzie Sejmiku, ponieważ zgodnie z wolą wyborców piastuje stanowisko wójta Kondratowic. 28 listopada we wtorek o godzinie 9 przed ośrodkiem szkolno-wychowawczym przy ulicy Ząbkowickiej w Strzelinie miało miejsce uroczyste przekazanie pani dyrektor Marlenie Gulczyńskiej nowego mikrobusu zakupionego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz z budżetu powiatu strzelińskiego. Strzelińskie spotkania zdrowia są programem mającym na celu zachęcenie do profilaktyki zdrowotnej, zwłaszcza tej, która przeciwdziała chorobom nowotworowym. Program kierowany jest przede wszystkim do kobiet. Każde spotkanie będzie się składało z kilku części, m.in. z prelekcji, ekspertów, onkologa, psychologa, pedagoga oraz z kursu. Każdy uczestnik spotkania otrzyma poradnik pod tytułem Niezbędnik profilaktyczny dla kobiet. Szczegółowe informacje można uzyskać u organizatorów pod numerem telefonu 071 34 32 937. Dyrekcja i zespół Strzelińskiego Ośrodka Kultury organizuje wystawę pod tytułem Polski Plakat Artystyczny. Wernisaż odbędzie się w Galerii Skalnej przy ulicy Brzegowej dnia 1 grudnia o godzinie 17. Dnia 23 listopada w prywatnym liceum i gimnazjum Slawia w Strzelinie miało miejsce drugie powiatowe forum gazetek szkolnych. Młodzi dziennikarze spotkali się z redaktor Wandą Ziębicką z TVP3 i uczestniczyli w warsztatach dotyczących poprawnego pisania prowadzonych przez panią Leokadię Pawliszak, a także w konferencji prasowej z udziałem młodszego aspiranta Roberta Harhali, oficera prasowego Komendy Powiatowej Policji w Strzelinie. Wykład na temat historii prasy prowadził redaktor Dariusz Stępień, współorganizator forum. Konsorcjum firm holenderskich z własnych środków za około 3 miliony euro przymierza się do zbudowania pola golfowego na peryferiach Strzelina. Słowo Polskie i Gazeta Wrocławska w wydaniu z 28 listopada podaje, że ma ono zajmować prawie 100 hektarów, poza tym jego budowa pochłonie 15 milionów złotych. Jak powiedział burmistrz Jerzy Matusiak, takie miejsce często odwiedzają właściciele dużych firm. Może pole golfowe stanie się dobrym magnesem i który z nich zdecyduje się przenieść do nas swoje przedsiębiorstwo. Gazeta poinformowała również, że jeśli uda się załatwić wszystkie formalności, pole będzie gotowe pod koniec przyszłego roku. W jego okolicy ma powstać niewielki hotel oraz restauracja. 6 grudnia Mikołaj wraz ze swoją świtą wyruszy z koszem pełnym cukierków na miasto. W programie przygotowanym przez Komendę Chówca w Strzelinie znajdą się wizyty w przedszkolu, w świetlicy socjoterapeutycznej, w urzędach, w szpitalu oraz dla każdego przechodnia znajdzie się słodki mikołajkowy drobiazg. Harcerski Mikołaj odwiedza mieszkańców od wielu lat i prawdopodobnie tak już pozostanie. Oglądali Państwo 65. wydanie informacji Telewizji Strzelin. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia. We'll be right back.
Państwo mebli oryginalnych, eleganckich, a co ważne, funkcjonalnych, zapraszamy do naszego salonu. Salon meblowy Tomuś posiada bogatą ofertę mebli klasycznych i nowoczesnych. Wszechstronną paletę rozwiązań dostosowanych do indywidualnych oczekiwań. Służymy Wam fachową poradą, przystępną ceną oraz wysoką jakością oferowanych produktów. Ponadto dysponujemy własnym transportem, dzięki czemu zapewniamy sprawne dostawy bezpośrednio do klientów. Salon meblowy Tomuś, ulica Okulickiego 2. Zapraszamy. Nowo otwarte Strzelińskie Centrum Handlowe zaprasza. Ciuchy sportowe, młodzieżowe, spodnie męskie, damskie, t-shirty, koszule, swetry, bluzy oraz wiele innych atrakcyjnych dodatków oferuje Alex Jeans. Salon odzieży używanej oferuje szeroki asortyment odzieży damskiej, męskiej i dziecięcej. Sprzedawana odzież jest doskonale znana ze swojej dobrej jakości. Jest modna i posiada metki wielu znanych firm. Cotygodniowe dostawy nowego towaru. Sportowo, na luzie i z klasą, sklep sportowy Nikosport oferuje swoim klientom szeroki wybór produktów renomowanych i znanych firm jak Adidas, Puma, Reebok, Mustang i Nike. Nasz butik to modne ubrania projektowane z myślą o aktywnych oraz nowoczesnych kobietach, ceniących styl, wygodę, wysoką jakość i rozsądne ceny. Fuchs Jeans to odzież przeznaczona dla klienta lubiącego indywidualizm i luz. Efektowne bluzy, koszulki, spodnie męskie, damskie i spódnice, w tym odzież damska w dużych rozmiarach. Przyjdź, zobacz i wybierz, by zakupy stały się prostsze i przyjemniejsze. Centrum Handlowe. Strzelin, ulica Dzierżoniowska 16. Szukasz dywanu, wykładziny, a może maty łazienkowej? U nas znajdziesz 10 tysięcy metrów różnego asortymentu. Między innymi dywany, dywaniki, chodniki, wykładziny dywanowe, wykładziny PCV, nakładki na schody, komplety łazienkowe, maty łazienkowe, a także listwy przypodłogowe oraz obrazy. Możesz u nas liczyć także na obszywanie i skracenie dywanów i chodników. Jesteśmy przygotowani do obsługi klientów o wysokich wymaganiach. Sklep z wykładzinami z ulicy Ząbkowickiej. Przyjdź i przekonaj się sam. Marzysz o ciepłym domowym obiadku? Nie masz czasu go przygotować? Zacisze oferuje pyszne, domowe, tradycyjne jedzenie. Schabowy z serem, ziemniakami i bukiet surówek tylko 11,60. Klopsiki z sosem, kopytkami i surówką tylko 10,20. Filet z mintaja, ziemniaki i ogórek konserwowy tylko 8 zł. Najlepsze pierogi ruskie w Strzelinie tylko 4 zł. Referencje wystawi nam Twój żołądek. Nowo otwarte Strzelińskie Centrum Handlowe zaprasza. Salon oferujący w swej ofercie bogaty wybór lamp, kloszy, żyrandoli, kinkietów, lampek nocnych i luster oraz akcesoriów oświetleniowych. W salonie zakupić można również lampy przemysłowe, takie jak świetlówki oraz lampy przenośne. W Centrum Handlowym znajduje się również sklep Neonet. Niskie ceny, tanie raty. Ogólnopolska sieć sklepów AGD RTV. Salon firan i zasłon Ewa posiada w swojej ofercie szyte na zamówienie firany i zasłony, obrusy, bieżniki i serwety oraz firany metrażowe w szerokiej gamie rozmiarów, wzorów i kolorów, a także karnisze i akcesoria do karniszy. W markecie Mrówka znajdą Państwo wszelkie artykuły niezbędne przy budowie, remoncie czy modernizacji domu oraz comiesięczne atrakcyjne promocje. Mrówka, zadbany dom i ogród. Centrum Handlowe, Strzelin, ulica Dzierżoniowska 16. Odrobiny ciepła dzięki ludzkiej życzliwości, odrobiny światła w mroku dzięki szczeremu uśmiechowi, radości w smutku dzięki ludzkiej miłości i nadziei na lepsze jutro w chwilach niepokoju. Szczęśliwych, kojących, wartych pamięci, przeżytych w zgodzie ze światem i sobą samym, pełnych życia i miłości świąt Bożego Narodzenia oraz niesamowitego i niezapomnianego Nowego Roku życzy apteka pod Złotym Lwem.
Zapraszam Państwa na 32. wydanie informacji sportowych Telewizji Strzelin. W ostatnim oficjalnym spotkaniu w tym roku strzelianka w Pucharze Polski spotkała się z GKS-em Żurawina. Nasi rywale na co dzień występują w czwartej lidze. Spotkanie było bardzo emocjonujące i trzymało kibiców w napięciu do samego końca. Niestety tą próbę nerwów wygrali zawodnicy z Żurawiny. Po 90 minutach gry wynik był remisowy 1-1. Bramkę zdobył Mariusz Hałas, wykorzystując dokładne podanie Błachańca. W dogrywce goście wykorzystali dwie swoje kontry i prowadzili 3-1. To jednak nie oznaczało końca meczu i Mariusz Hałas po raz drugi wpisał się na listę strzelców. 5 minut przed końcem faulowany w polu karnym gości był Bandura. Sędzia podyktował jedenastkę, której nie wykorzystał Szymon Guść. Mecz zakończył się wynikiem 3-2, co oznacza dla nas odpadnięcie z Pucharu Polski. Seniorzy strzelnianki zakończyli już swoje zmagania w tym roku. Po pierwszej rundzie zajmują 6. miejsce z 26 punktami. Strzelnianie odnieśli 7 zwycięstw, 5 remisów i tyle samo porażek. Dokładniejsze podsumowanie rundy jesiennej pojawi się w kolejnych informacjach. Tenisiści stołowi Granitu Strzelin w Żmigrodzie zmierzyli się z Żokiem. Nasi zawodnicy odnieśli pewne zwycięstwo 8-2. Punkty zdobyli Mateusz Jurewicz i Dominik Skorupski 2,5 i po 1,5 Piotr Bereziuk i Słowik. Granit pierwszy Strzelin zajmuje 6. miejsce w drugiej lidze. Zwycięstwo odniosła także druga drużyna Granitu Strzelin, która na wyjeździe pokonała Widawę Bierutów 10-3. Nasz zespół występujący w czwartej lidze jest mieszanką młodości i rutyny. Najwięcej punktów w ostatnim meczu zdobył Nowakowski 3,5. Oprócz niego punktowali Korzyński 3, Mikołajek 2, Sobkow 1,5. Świetnie zaprezentowali się tenisiści Granitu na wojewódzkim turnieju klasyfikacyjnym seniorów rozegranym w Stroniu Śląskim. Wysoką, drugą lokatę zdobył Mateusz Jurewicz, który w finale stoczył ambitną walkę. Kapitan naszego zespołu, Piotr Bereziuk, musiał zadowolić się 4. miejscem. Trochę dalej pozycję w przedziale 13-16 zajął Dominik Skorupski. Należy dodać, że Dominik jest jeszcze juniorem. Jak doskonale wiemy, piłkarze zakończyli zmagania na trawiastych boiskach. Teraz możemy obejrzeć ich w najbliższą sobotę i niedzielę w hali gimnazjum nr 2, gdzie odbywają się rozgrywki pierwszej i drugiej ligi halowej w piłce nożnej. To wszystko, co przygotowałem w tym wydaniu informacji sportowych. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia. We'll be right back.
jest pan nowo wybranym starostą. Proszę powiedzieć kilka słów o sobie, mieszkańcom powiatu. Witam państwa bardzo serdecznie. Chyba państwo już wiedzą, nazywam się Norbert Raba. Jestem z krwi i kości urodzonym strzelinianinem, z czego jestem bardzo dumny. Mieszkam w Strzelinie od urodzenia. Moi rodzice też tutaj urodzili się, tutaj mieszkają. Cała moja rodzina tutaj mieszka. Z wykształcenia jestem politologiem, ukończyłem Uniwersytet Wrocławski na Wydziale Nauk Społecznych. Moje doświadczenia w pracy w urzędzie są również związane ze starostwem powiatowym. Tutaj w 1999 roku zaczynałem pracę jako jeden z pierwszych zatrudnianych wtedy urzędników w tym urzędzie. Potem moje losy zostały skierowane dzięki profesorowi Janowi Waszkiewiczowi, pierwszemu marszałkowi województwa dolnośląskiego, do urzędu właśnie marszałka województwa i tam już jako specjalista, potem podinspektor, zakończyłem swoją karierę w urzędzie jako dyrektor Wydziału Kultury i Nauki. Tak naprawdę dzięki właśnie mojemu mentorowi, nauczycielowi Janowi Waszkiewiczowi. Jestem osobą, która mam takie przekonanie, jest przygotowana do tego, żeby pracować w urzędzie. Pracowałem w urzędzie, pracowałem też w jednostkach, które organizacyjnie były podległe samorządowi terytorialnemu. Taką jednostką jest ostatnia moja praca, którą wykonywałem na polecenie pana prezydenta Rafała Dudkiewicza we Wrocławiu. Przygotowywałem międzynarodowy konkurs i całą procedurę związaną z rozbudową ogromnego obiektu Muzeum Architektury we Wrocławiu. Tą pracę szczęśliwie, ten pierwszy etap został zakończony i wybory, dzięki wyborcom oczywiście, znalazłem się w Radzie Powiatu Strzelińskiego, gdzie spośród radnych zostałem wybrany starostą. Z tego miejsca chciałbym również państwu podziękować za zaufanie i głos oddany na mnie, bo jest on dla mnie, młodego człowieka, tak naprawdę bardzo istotne w moim życiu. A jak pan ocenia nową wybraną radę? Czy dobrze, że panu będzie współpracował z tą radą? Rada Powiatu Strzelińskiego jest naprawdę w bardzo dobrym składzie. Odnoszę takie wrażenie. Miałem do czynienia już z tymi ludźmi i osobiście, i widziałem ich pracę w samorządach, bardzo różnych. Uważam, że są to ludzie bardzo kompetentni na swoim miejscu. Można powiedzieć, że Rada Powiatu Strzelińskiego jest bardzo mocna intelektualnie, co moim zdaniem będzie wskazywało na dobrą pracę, rzetelną pracę. Myślę, że sprawne podejmowanie decyzji przez Radę, bo Rada też podejmuje takie decyzje, dla dobra powiatu strzelińskiego. Liczę na współpracę wszystkich 17 radnych, którzy zasiadają w Radzie Powiatu Strzelińskiego. Jak pan ocenia skład zarządu? Czy ten zarząd, który został wybrany przez Radę, również jest zarządem, z którym będzie się dobrze współpracował? Zarząd Powiatu Strzelińskiego jest złożony z ludzi, którzy są tak naprawdę w większości menadżerami, bądź też naprawdę bardzo oddanymi społecznikami. Tutaj mam na myśli panią Jadwigę Śmigielską, która jest jedyną kobietą w zarządzie Powiatu Strzelińskiego, ale jednym z najbardziej wartościowych, myślę, członków zarządu. Pan Krzysztof Kurowski, który jest prezesem zakładu wodociągów i kanalizacji w Strzelinie, firma odniosła sukces, to moim zdaniem wybitny menadżer z naszego terenu. Powinniśmy się nim chwalić, bo ta firma jest w rankingach polskich firm samorządowych, spółek samorządowych na czołowych miejscach. Pan Grzegorz Kajca to po pierwsze były wójt, były wicewójt, jak również radny i przede wszystkim z wykształcenia finansista. Pana Jana Andryszczaka nie muszę jakby przedstawiać, to wieloletni pracownik starostwa powiatowego w Strzelinie, również pracownik zarządu, w tym sensie w randze wicestarosty, to osoba na pewno bardzo kompetentna. Koalicja w Radzie i opozycja. Jak przy takim podziale głosów, jaki mamy w tej chwili w Radzie, będzie się współpracowało z tą Radą? Do koalicji wchodzą cztery ugrupowania.
jest to Platforma Obywatelska, Strzeliński Blok Samorządowy, Forum Obywatelskie Strzelin 2000 i Polskie Stronnictwo Ludowe. Te cztery ugrupowania tworzą stabilną większość w całej Radzie. Natomiast przyznam, że bardzo zależy mi na tym, aby to właśnie 17 radnych w Radzie Powiatu Strzelińskiego razem ze sobą współpracowało. Nie chciałbym, aby zaistniała taka sytuacja, w której teoretyczna opozycja będzie spychana na dalszy plan, niewysłuchiwana, jej merytoryczne dyskusje nie będą brane pod uwagę. Liczę na to, że radni opozycyjni będą naszym takim sumieniem. Będą z boku przyglądali się temu, co się dzieje i na pewno, przepraszam, głos tych radnych będzie się liczył, przynajmniej w mojej opinii. Mam wewnętrzne przekonanie, że tylko cała Rada Powiatu może podejmować dla powiatu trafne decyzje i najważniejsze decyzje. Panie Norbercie, jest Pan już od 3 dni w urzędzie, rozpoczął Pan swoje urzędowanie. Chciałbym Pana zapytać, jakie pierwsze zadania, czy jakie pierwsze decyzje Pan podjął już lub podejmie w najbliższym czasie i jakie strategiczne decyzje, strategiczne plany ma Pan na najbliższe 4 lata swojej kadencji? Pierwsze kroki, które zrobiłem w urzędzie, to oczywiście poznałem wszystkich urzędników, osobiście poszedłem do każdego pokoju, przywitałem się z każdym urzędnikiem. Uważam to za warunek sine qua non dobrej współpracy. Jest to również gest z mojej strony, że będę starostą dostępnym dla każdego urzędnika, jak również dla każdego mieszkańca tego powiatu. Najważniejsze i strategiczne decyzje, które będziemy musieli podejmować jako zarząd i jako rada również, to decyzje dotyczące szpitala. Sytuacja tej placówki nie jest zbyt dobra. Każdy mieszkaniec tego powiatu tym wie. Będziemy się starać wypracowywać takie działania dla szpitala, aby ta placówka nie tylko przetrwała, ale również rozwijała się w powiecie strzelińskim. Jest to priorytet i cała moja uwaga w tej chwili zarządu również będzie zwrócona w tym kierunku. Powiatowy szpital, dla którego myślę, że Rada Powiatu już zrobiła dużo, a możemy jeszcze więcej. Przed wyborami mówił Pan o większym wykorzystaniu funduszy unijnych. Jak chce Pan to zadanie realizować? W tej chwili jestem po pierwszej już rozmowie z kandydatem na marszałka województwa dolnośląskiego, panem Andrzejem Łosiem, i wiemy, że Urząd Marszałka Województwa Dolnośląskiego wyraził ogromną, tak naprawdę pomoc jeszcze w tej chwili słowną, ale myślę, że ona będzie skonkretyzowana przy pozyskiwaniu pieniędzy z funduszy unijnych, które rzeczywiście idą przez Urząd Marszałkowski. Ja myślę, że każde działanie, które będzie robione w powiecie, tutaj, działanie inwestycyjne, drogowe, będzie powiązane z środkami z Unii Europejskiej. My nie możemy sobie pozwolić na to, żeby tylko i wyłącznie z własnych pieniędzy kupować sprzęt, budować drogi. To dla nas będzie za drogie. Każde nasze działanie powinno być powiązane o środki z Unii Europejskiej. One są znaczne, one są tak naprawdę ogromne, bo w programie Regionalnego Programu Operacyjnego na 2007-2013 jest ponad 16 miliardów euro. 16 milionów to jest ogromna kwota pieniędzy i powiat strzeliński, gminy w Strzelinie będą miały w tym swój udział. Ja z tego miejsca chcę też zadeklarować, że każdy wójt i burmistrz, który będzie chciał skorzystać z pomocy starosty, z pomocy marszałka Urzędu Województwa Dolnośląskiego, będzie miał tą pomoc zagwarantowaną. To nie jest tylko tak, że starostwo będzie na swoje zadania pozyskiwać środki. Ja myślę, że musimy tutaj wiązać pewne rzeczy z gminami, z organizacjami pozarządowymi, bo to też jest istotna rzecz, i występować o pieniądze unijne w bardzo szerokim spektrum.
jak wygląda kwestia promocji powiatu szczecińskiego? Czy przewiduje pan jakieś sprecyzowane działania do tego, aby gminy, łącznie cały powiat, promować na zewnątrz jako walor turystyczny, jako miejsce, które, gdzie warto inwestować, warto wypoczywać i warto mieszkać? Na każdej mojej ulotce było hasło wyborcze, które postaram się dotrzymać, aby Strzelin, powiat strzeliński, był takim zapleczem turystycznym dla miasta Wrocławia. To jest duża szansa na to, żeby Polder w Przewornie, Biały Kościół i w połączeniu z gospodarstwami agroturystycznymi naprawdę rozwinąć na dużą skalę turystykę w Strzelinie. Mamy bardzo dobre walory przyrodnicze i musimy tylko dołożyć starań, aby stworzyć bazę. Bazę do tego, żeby ludzie tutaj przyjeżdżali i wypoczywali. Przyjadą. Czy zadania, które były wykonywane przez powiat do tej pory, ocenia pan jako dobre? I czy będzie pan kontynuował tą pracę, czy będzie to zupełnie inna praca starosty, starostwa? To znaczy, na pewno nie będę takim samym starostą jak mój poprzednik. Choćby tylko z tego punktu widzenia, że jesteśmy różnymi ludźmi, o różnych charakterach i różnych osobowościach. Nie oceniam pana Aleksandra Beka, poprzedniego starosty, negatywnie. Mam nadzieję, że pan Aleksander Bek jako przyszły wójt gminy Przeworno będzie z nami współpracował. Rozmawiałem już na ten temat z panem Aleksandrem Bekiem i uważam, że współpraca starostwo a gminy wchodzące w skład powiatu strzelińskiego jest kluczem do sukcesu. I również w chwili obecnej deklaruję, że jeśli zajdzie potrzeba udzielenia pomocy panu wójtowi, już Aleksandrowi Bekowi, to na pewno takiej pomocy udzielę.